W kontekście projektowania ubioru to najbardziej mi się kojarzy sytuacja, w której e, z kostiumografką ustalamy, w jaki sposób wydobyć z postaci, którą mam grać, jej charakter, jej stan emocjonalny. I nagle oto w Moltonie ktoś pyta mnie A ty? Prywatnie ty, jak chciała? No i taka chwila paniki no bo właściwie co ja bym chciała wyrazić? Nie wiem, no chciałabym, żeby to było e, jak najbardziej swobodne i prywatne. I to jest właśnie ten fajny moment, że tak bardzo rzadko się mnie ktoś pyta, a ty? tylko właśnie twoja postać, co ona co ona przeżywa i tak dalej, więc to było strasznie fajne, że można wyrysować siebie w jakiejś takiej sytuacji a może pójdę na zakupy na przykład na targ owocowy a może pod czereśnią w domu, w ogrodzie będziemy jeść lunch i to będzie właśnie taka sukienka, także bardzo mi się to podobało że tutaj nagle ja prywatnie kogoś zainteresowałam i, i właśnie tak jakbym to ja chciała prywatnie siebie wyrazić to jest strasznie fajne, móc coś takiego zaprojektować bez kontekstu zawodowego.